Największym zwycięzcą tegorocznej suwalskiej ćwiartki będzie niepubliczna terapeutyczna szkoła podstawowa Bajka. Taką wiadomość przekazał dzisiaj sponsor tytularny Miejskiego Święta Biegania. Reso za każdy przebiegnięty kilometr przez w suwalskich debiutach bądź w biegu głównym wypłaci złotówkę od każdego biegacza i przebiegniętego kilometra, czyli te trzy przymnożniki będą dla biegaczy, które przekażemy oczywiście dla Bajki. Również postawimy rower, w którym ci, którzy nie chcą biegać, będą mogli przejechać, tylko będą mieli jak gdyby dystans 5 km i każdy, który przebiegnie te 5 km, otrzyma od nas opaskę, która z kolei umożliwi jemu uczestniczenie w biegu niedzielnym, śniadaniowym. Natomiast 5 zł od takiego biegacza przekażemy również na rzecz Bajki. Chodzi przede wszystkim o to, żeby każdy kilometr miał moc. Tak więc to, ile złotówek trafi do Bajki, zależy tylko od uczestników wspólnej aktywności fizycznej. A warto przyłączyć się do tej inicjatywy, bowiem Bajka ma plan, który wielu dzieciakom obarczonym autyzmem otworzy szerzej drzwi do życia w społeczeństwie na równych prawach. Pierwsi uczniowie tej niepublicznej placówki właśnie kończą gimnazjum. I potrzebują czegoś dalej, tak? Nie chcemy ich zostawić samych sobie, chcemy im zapewnić dalszą naukę. Dlatego też od 1 września tego roku rusza szkoła przysposabiająca do pracy dla osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną, a za rok z kolei szkoła branżowa 1 stopnia dla osób ze spektrum autyzmu sprawnych intelektualnie. Żeby uruchomić naszą działalność, musimy mieć do tego miejsce. I właśnie ta akcja, bieg, bajkowy bieg, służy zebraniu funduszy na remont i przystosowanie budynku dla tych szkół. I to jest budynek na ulicy Paca 4. Zarówno organizatorzy, sponsor, jak i obdarowana aktywnością przełożoną na złotówki Bajka zachęcają wszystkich do udziału w bajkowym biegu integracyjnym. To nie jest już puste słowo, jest to słowo pełne znaczenia, bo w tym biegu mogą wziąć udział wszyscy. Młodzi, dzieci, starsi, sprawni, niepełnosprawni, sprawni po swojemu. Nie potrzeba mieć jakiejś niezwykłej kondycji, żeby w tym biegu uczestniczyć, bo liczy się głównie udział. Natomiast wszyscy, którzy biorą udział w tym biegu, są już zwycięzcami i wygranymi. Także zachęcam wszystkich do udziału w tym biegu, do wsparcia naszej działalności, do pomagania nam, abyśmy jak najlepiej mogli pomagać tym, którzy tego potrzebują. A zatem wszystkie ręce i nogi na pokład. Tutaj ilość uczestników i kilometrów przełoży się na prawdziwe dobro. W poniedziałkowy poranek organizatorzy doliczyli się ponad 550 uczestników, ale jak to zwykle bywa, ostatnie dni z pewnością przyniosą znaczącą zwyżkę.